Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. Siostry i bracia, rozważamy jeden z najważniejszych tekstów chrześcijaństwa. Nawet więcej, jeden z najważniejszych tekstów ludzkości. Osiem błogosławieństw, czyli tekst, który został wypowiedziany przez Syna Bożego na niewielkiej górze nad Jeziorem Galilejskim 2000 lat temu. Kodeks ucznia Chrystusa. Osiem drogowskazów, które prowadzą nas do szczęścia, jeśli tylko zechcemy wejść na tę drogę. I przed tygodniem analizowaliśmy pierwsze błogosławieństwo ubodzy w duchu. To jest jakby punkt startowy, punkt wyjścia do tej przygody, na tej drodze do zjednoczenia z Bogiem. Trzeba okołocić się. Trzeba nabrać dystansu do dóbr materialnych. Ci, którzy posiadają mało duchowo, są oderwani, a właściwie nawet nic nie posiadają w duchu. Są całkowicie ogołoceni. To nic, nada, jak Jan od Krzyża mówi, nawet pięć razy nic, to właśnie jest droga, która prowadzi do pełni. Musimy mieć właściwy stosunek do tych dóbr materialnych, które są, jak mówi nazwa, dobrami, czyli czymś pozytywnym, ale nie mogą stać się bożkiem. Bo gdzie jest serce Twoje, tam jest i skarb Twój. I te dobra materialne mogą całkowicie zawładnąć człowiekiem. Mamy żyć w duchu, o którym pisał święty Paweł w liście do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy nabywają, tak jakby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. I to prowadzi nas do takiej wewnętrznej wolności. Człowiek nie jest zniewolony przez rzeczy zewnętrzne. Ale okazuje się, że to mało. Że to wcale jeszcze nie wyczerpuje tego pierwszego błogosławieństwa. Nie tylko trzeba mieć właściwy dystans do dóbr materialnych, właściwą relację, ale także trzeba mieć właściwy dystans do siebie. Do siebie samego. Jesteśmy niestety pełni ja, nas samych. Współczesny człowiek szczególnie zachorował na taką zaraźliwą chorobę, która nazywa się selfizmem, egoizmem, jaizmem. To ja jest dzisiaj tak uwypuklone, ta walka o swoje, o to, żeby być na pierwszym miejscu, aby siebie pokazać w najlepszym świetle. Taka wielka koncentracja na sobie powoduje, że jesteśmy pełni nas samych. Jakiegoś takiego przywiązania do swojej osoby chorobliwego, która może przybrać nawet formę narcyzmu, takiego jakiegoś kompletnie nierozsądnego zapatrzenia się w siebie. Wbrew pozorom ten narcyzm to bardzo powszechna epidemia, przed którą nie stosuje się właściwie żadnych profilaktyk, szczepionek, a wręcz odwrotnie, podsyca się ją. Na jednej ze stron internetowych przeczytałem taki tekst, zacytuję teraz. Zjawisko nasilenia narcyzmu w dużej mierze wynika z charakteru współczesnego świata, w którym dbanie o wizerunek zastąpiło istotę człowieczeństwa. Media niemal na każdym kroku odwołują się do naszej próżności, kreując postawy zorientowane na posiadanie wszystkiego i nietracenie niczego.
W dobie tych narcystycznych czasów to, co pokazujemy światu w mediach społecznościowych, staje się dla nas bardziej prawdziwe i ważniejsze niż to, kim naprawdę jesteśmy. Koniec cytatu. Jakże to są mądre słowa. Dbanie o wizerunek zastąpiło istotę człowieczeństwa. Czyli to jest jakiś fałsz. Człowiek kreuje swój własny obraz, tym obrazem wypełnia swoje wnętrze. Jestem właśnie tym, kim siebie samego stworzyłem, i to jest życie w kłamstwie. To jest oszukiwanie siebie, to jest jakaś gra, a nie stanięcie w prawdzie. Koncentracja na sobie, to szukanie pierwszego miejsca, trzeba powiedzieć, jest sprzeczne z logiką Ewangelii. Jest sprzeczne także z logiką Jezusa. Jezus nigdy nie podkreślał własnego ja. Nigdy nie szukał pierwszego miejsca. Odwrotnie, on szukał ostatniego miejsca. On nigdy nie walczył o swoje. Nigdy nie walczył o to, żeby odnieść jakąś osobistą korzyść. Jeżeli Jezus walczył, to walczył o sprawy Ojca. Sprawy Ojca były dla Niego najważniejsze, a nie On sam. Jeżeli Jezus walczył, to o dobro ludzi, zwłaszcza tych zmarginalizowanych, tych ubogich, tych anawim, ubogich w duchu, tych, którzy nie mieli znikąd ratunku. On ich przygarniał, On ich podnosił, On ich nawiedzał, przychodził do nich na posiłki, bronił ich. Jezus nigdy nie myślał o sobie, On nie dbał o swoją opinię. Nawet się nie bronił podczas procesu, który mu wytoczono w Wielki Piątek, a miał wszelkie argumenty, żeby wyjść obronną ręką, ale on w ogóle się nie bronił. A nawet modlił się za swoich oprawców. Patrząc na życie Jezusa, widzimy, że to jest jedno wielkie zapomnienie o sobie. To jest całkowite ogołocenie. Jezus jest jakby pusty w środku. Pusty od tego jakiegoś swojego jaizmu, egoizmu. A przez to może być wypełniony Ojcem i ludźmi, którym służy. To jest w Jego wnętrzu. W Jego wnętrzu jest Ty, alter, czyli altruizm. On siebie całkowicie ogołocił, opróżnił, żeby drugi mógł wejść do jego serca. Czyli stał się ubogim w duchu, oderwał się od siebie, żeby mógł w nim zamieszkać ojciec i bliźni. I teraz trzeba powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Jak to mówi święty Paweł w liście do Kolosan. On jest obrazem Boga niewidzialnego. W tym zewnętrznym życiu, w swojej osobie, w tym wszystkim, co On robi, co On mówi, jest obrazem Boga niewidzialnego. To znaczy, że nie tylko Jezus Chrystus jako człowiek jest ubogi w duchu, ale Bóg sam w sobie, Bóg jako Trójca Święta, jest wielkim ogołoceniem, jest jednym wielkim zapomnieniem o sobie. Jest taki niezwykle głęboki i niezwykle mądry teolog, filozof, znaczy już nie żyjący. On żył w XX wieku, szwajcarski teolog, ksiądz, a równocześnie człowiek taki bardzo skromny, ubogi. Napisał wiele książek. Maurice Zündel. Niektóre z jego książek zostały przetłumaczone na język polski. I w jednej ze swoich książek, A l'écoute du silence, czyli Wsłuchiwanie się w ciszę. To jest piękna książka, Wsłuchiwanie się w ciszę. Maurice Zündel pisze takie słowa. Cytuję. Życie Boga, który jest Trójcą, nie jest posiadaniem czegokolwiek.
Bóg w pełnym tego słowa znaczeniu nie może posiadać ani być posiadanym. Jest swoistym antyposiadaniem, podobnie jak jest antynarcyzmem. Jest Bogiem dlatego, że jest wyzuciem się siebie. Najwyższym stopniem życia duchowego chrześcijanina jest odkrycie ubóstwa, dojście do głębokiej, żywotnej, oświecającej intuicji, że Bóg jest ubogi. Ojciec nie posiada niczego poza spojrzeniem na Syna. Podobnie Syn nie posiada niczego poza spojrzeniem na Ojca. Duch Święty niczego nie posiada, jedynie tchnienie Ojca i Syna. Bóg jest ubogi, Bóg nie ma nic. Bóg jest Bogiem, ponieważ niczego nie posiada. Życie nieskończone jest wielkim ubóstwem. Koniec cytatu. Nie wiem, czy czujecie moc tego tekstu. To jest niezwykłe. To jest rewolucyjne spojrzenie na Boga, ale właśnie ewangeliczne. Bóg jest ubogi. Nawet tu jest taka piękna gra słów. Bóg jest ubogi. Bóg nie ma nic. Jest Bogiem, ponieważ niczego nie posiada. On jest antyposiadaniem, antynarcyzmem. Rzeczywiście tu odsłania nam się obraz Boga, taki prawdziwy, bo skoro Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, to tak funkcjonuje Bóg. Jako całkowicie ogołocony z siebie, po to, żeby drugi mógł w nim zamieszkać. Myślę, że takim jednym z najpiękniejszych przykładów czy też obrazów, które mogą nam uświadomić, o co tutaj chodzi, to jest przypowieść o synu marnotrawnym. Popatrzmy, jak zachowuje się ten ojciec. On kompletnie nie myśli o sobie. On jest jakby nieszczęśliwy, bo nie ma syna. On właściwie cały czas tęskni za nim. On jest bezsilny wobec tej decyzji, którą podjął syn, że odszedł, zabrał ten majątek. Tu nie chodzi w ogóle o majątek. On myśli, że syna nie ma, że on tam gdzieś pewnie umiera z głodu. I on właściwie ma wypełnione swoje wnętrze synem, który jest w poważnym niebezpieczeństwie śmierci. Oczywiście także tym drugim synem, który z nim pozostał, o czym potem mówi druga część tej przypowieści. Ale to odejście syna jest prawdziwym dramatem tego ojca. I kiedy w końcu ten syn wraca, on wybiega, rzuca mu się na ramiona, on niczego mu nie wypomina, przyjmuje go od razu do domu. Dlaczego? Bo on jest całkowicie wyzuty z siebie. On jest całkowicie nastawiony na drugiego. On zapomniał, kim naprawdę jest. Bóg zapomniał, że jest Bogiem i stał się żebrakiem ludzkiej miłości. Właśnie to widać w Jezusie Chrystusie. Zapomniał o sobie, zapomniał, że jest Bogiem i stał się żebrakiem ludzkiej miłości. Tak, bo on jakby żebrze o tę miłość. Nawet dał się zabić z tego powodu. Jeśli chcesz stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, i to mówię też do siebie, do wszystkich, do ciebie, do siebie. Jeżeli chcesz stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, musisz się wyzuć z ja, ogołocić się, opróżnić się z ja, z ego. Z ja fałszywego, tego zakrzywionego ku sobie. Z ja, w którym pokładasz ufność. Jeśli jesteś prezydentem, premierem, ministrem, człowiekiem na wysokim stanowisku, to naprawdę nic nie znaczy. Nie. To jest tylko urząd. Ale ważne jest coś innego. Kim jesteś jako człowiek? Kim jesteś jako osoba? Jeśli jesteś biznesmenem, masz wielką fortunę,
na koncie, czy też w różnych inwestycjach, akcjach, to nic nie znaczy. To tylko jakieś dobra materialne, które na chwilę posiadasz, na 5 minut, a potem i tak będziesz musiał je oddać. Ważne jest to, kim jesteś sam w sobie. Jeśli jesteś, no powiedzmy tak, wniośle, papieżem, biskupem, księdzem, to nic nie znaczy. To jest tylko służba. Służba. I jeszcze raz służba. Jeśli jesteś profesorem, rektorem, dziekanem, naukowcem, kimkolwiek, to nic nie znaczy. To jest tylko tytuł. Ale życie weryfikuje, jakim jesteś człowiekiem. Może jesteś youtuberem, gwiazdą sportu, internetu, celebrytą, mistrzem świata. To nic nie znaczy. Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy. Raz na wozie, raz pod wozem, raz na topie, raz na dnie. Dzisiaj może jesteś na topie, ale jutro będziesz na dnie. Ale Bóg sprawi, że może znowu będziesz tam na górze, ale już nie własną siłą, bo wyzułeś się z siebie, ogołociłeś się z siebie. Jeżeli jesteś i chcesz być uczniem Chrystusa, i to dalej mówię też do siebie, musisz być uwolniony od tego wszystkiego, od tych wszystkich wizerunków, tytułów, od prestiżu, od wysokiego mniemania o sobie. Musisz się opróżnić. Musisz być jak dzban, pusty dzban, który Samarytanka zostawiła u stóp Jezusa przy tej stutni Jakubowej. I tylko Jezus może napełnić ten dzban. On mówi, napełnijcie stągwie wodą i potem zamienia to w wino. Tylko jeżeli jestem pustym dzbanem, Bóg może mnie napełnić swoim życiem, wodą żywą, miłością, łaską, Duchem Świętym. Tylko wtedy. To jest piękny obraz. Taki mały szczegół w tej Ewangelii, on jest całkowicie pomijany, kiedy omawia się to spotkanie z Jezusa z Samarytanką, że ta kobieta zostawiła ten dzban. Przecież jak już przyszła do tej studni, to mogła już zaczerpnąć tej wody i kiedy wracała do miasta, żeby opowiedzieć o Jezusie swoim rodakom, no to mogła równocześnie tę wodę zanieść do swojego domu. Ale to jest symbol. Zostaw ten dzban, stań się takim dzbanem, a Jezus cię wtedy napełni. Odejdź od siebie, uwolnij się od siebie, od przewrażliwienia na swoim punkcie. Gilbert Sebuchon, pisarz, który także już był tutaj przytaczany w pierwszej katechedzie, w książce Słowa na wieczność pisze tak, cytuję: Królestwo Boże to miłość. Ludzie pierwszego błogosławieństwa znajdują się już tam choćby dlatego, że wynika to z podstawowych praw fizyki. Na skutek oderwania się, ubóstwa, stworzyli w sobie pustkę, którą całkowicie wypełnia miłość. Nie ma tam już miejsca na strach ani na zazdrość. Bóg wzdraga się przed pustką, natychmiast ją wypełnia. Nazywa się to łaską. Lecz, powiedział ojciec Bro, dominikanin, to, co przynosi, może on dać tylko tym, którzy nie mają już niczego, gdyż on przynosi wszystko. Koniec cytatu. Czyli Jezus, to, co przynosi Ducha Świętego, łaskę, życie, może dać tylko tym, którzy nie mają już niczego, bo on przynosi wszystko. A zatem trzeba stworzyć przestrzeń. Przestrzeń dla tego daru, który przynosi nam Jezus. Jakże to jest cudowny obraz tego pustego dzbanu.
właściwie może to być symbol naszego wewnętrznego pragnienia. Chcę być jak ten dzban u stóp Jezusa. Tylko to jest piękny obraz, to są piękne też słowa może, ale ktoś się zapyta, ale co to znaczy w konkretach? O co tu konkretnie chodzi? Spróbujmy to teraz zamienić w konkrety. Stać się jak ten pusty dzban znaczy nie walczyć ciągle o swoje. Nie stawiać ciągle tak zażarcie na swoim, że ja mam rację, złożyć broń, ustąpić, odpuścić. To także znaczy przyjąć uwagę, nawet czasem niesłuszną. Jeżeli ktoś umie przyjąć taką uwagę, to znaczy, że jest opróżniony ze swego egoizmu. Czasem nawet umieć zaśmiać się z siebie i pozwolić się innym, żeby się z nas zaśmiali. To jest świetny papierek lakmusowy, czy jesteśmy wyzuci ze swojego przewrażliwienia na własnym punkcie. Nie dbać o swoją opinię. Wiem, że to jest trudne, to jest szokujące, ale nie dbaj o tę swoją opinię, o poważanie, zaszczyty, honory, że ktoś cię nie pozdrowił. Umieć usunąć się w cień, dać miejsce drugiemu, nie chwalić się. Czasem i często się zdarza, że ludzie nie chwalą się wprost, ale w sposób zakamuflowany. Powiedzą takie zdanie, żeby zwrócono na nich uwagę. I nieraz w tym są mistrzami świata. Właśnie zostawić to. Nie chwalić się. Jeżeli ktoś nie doceni mojego trudu, nawet się z tego ucieszyć. Bo to świadczy, że jesteś opróżniony ze swojego ego. Innymi słowy, trzeba uwolnić się od nadwrażliwości na własnym punkcie. Uznać swoją niemoc. Bez Boga nic nie możemy uczynić. Jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Wszystko, co mamy, mamy dzięki łasce Bożej. Nawet jeżeli coś dobrego uczyniliśmy, to dlatego, że Bóg nam dał jakieś talenty. A zatem być ubogim w duchu, to znaczy mówić każdego wieczoru jako swoją podstawową modlitwę przed zaśnięciem. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy byli wykonać. A czasem nie wykonaliśmy, jakże często nie wykonaliśmy. Jesteśmy słudzy nieużyteczni. Wtedy człowiek daje jakby dowód, że jest ubogi w duchu, że on nie ma wyimaginowanego obrazu siebie. I siostry i bracia, to jest bardzo bliskie obrazu dziecku, obraz dziecka. Właśnie dziecko wie, że ono nie jest nikim ważnym. Dziecko jest całkowicie zależne od innych. Jezus mówi, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ubogi w duchu to jest ten, który ma ducha dziecka. Świetnie zrozumiała to Teresa z Lisieux. Teresa od dzieciątka Jezus. Można by tutaj przytoczyć różne przykłady, jak ona próbuje i robi wszystko, żeby uwolnić się od tego przewrażliwienia na własnym punkcie. I wiele ją to kosztuje. Może przeczytam kilka zdań z rękopisu A, z opisu, gdzie ona jakby wspomina swoją pielgrzymkę do Rzymu, jak miała jakieś 15 lat. Posłuchajmy. Pojechała wtedy do Rzymu ze swoim ojcem Ludwikiem i z Celiną. I po kilku latach, jak już była w zakonie, wspomina tak to wydarzenie. Dotąd Celina i ja nie miałyśmy okazji, by zetknąć się z wielkim światem. Teraz przebywałyśmy niemal wyłącznie w towarzystwie ludzi szlachetnie urodzonych,
bo tacy na tej pielgrzymce przeważali. Lecz te wszystkie tytuły, te ich de, zamiast olśniewać, przypominały nam dymy. Z daleka mydliły mi czasem oczy, lecz z bliska zobaczyłam, że nie wszystko złoto, co się świeci. I zrozumiałam te słowa z naśladowania Chrystusa. Nie podążajcie za cieniem, co zwie się wielkim nazwiskiem. Nie ubiegajcie się ani o liczne znajomości, ani o szczególną przyjaźń z kimkolwiek. Koniec cytatu. Tak, jak ona już wtedy rozumie, pisze ten tekst mając 22 lata, widzi, że to jest próżność, że to właściwie nic nie znaczy. Być jak dziecko i co więcej, być nagim w dobrym znaczeniu, jak dziecko. Jezus Chrystus to jest Syn Boży, który stał się człowiekiem, ale właśnie był dzieckiem nagim w najbardziej ubogich warunkach materialnych, tam w Betlejem. To jest obraz Boga niewidzialnego. Nagie dziecko w totalnym ubóstwie. Takimi mamy się stać. Takim stał się chociażby Franciszek z Asyżu, który zrzucił swoje szaty, kiedy sądzono go tam przed biskupem. Właściwie ojciec domagał się od Franciszka, żeby on wrócił do domu, żeby nie roztrwaniał pieniędzy. To on zostawił te wszystkie szaty i według tradycji nago odszedł, aby pełnić wolę Bożą, jak małe dziecko. Teresa z Lisieux i Franciszek z Asyżu, ci dwaj święci, są chyba najlepszym zilustrowaniem tego, o co chodzi w tym pierwszym błogosławieństwie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy materialnie zachowali się tak jak Franciszek, ale chodzi o tego ducha franciszkańskiego. O oderwanie się od siebie, od dobrej opinii, od nazwiska, od tytułu, od urzędu i być jak to nagie, bezbronne, ubogie dziecko, zdane tylko na Boga. Jakże wymagające jest to pierwsze błogosławieństwo. Ale zanim pójdziemy w drogę, trzeba zrzucić balast, balast siebie. I to daje człowiekowi wolność. Jeżeli człowiek zrzuca ten ciężar, którym jest jego własne ego, to nagle staje się jak to dziecko radosne i staje się wolny. I to prowadzi do prawdziwego szczęścia. To prowadzi do prawdziwego szczęścia. Na zakończenie tej refleksji jeszcze raz przeczytam inny tekst Maurice'a Zindela z tej samej książki A l'écoute du silence. On pisze tak. Szerokość ubóstwa to wolność duszy, w której wszystko jest podarowane. W swojej najgłębszej istocie ubóstwo jest radością, ponieważ daje wolność od wszystkiego, wolność od siebie. To, co zawsze dzieli, to ja, to posiadanie. Kiedy zostajemy ogołoceni ze wszystkiego, stajemy się wolną przestrzenią, w której może zamieszkać cały świat. Wszystko wówczas znajduje tam swoje miejsce, pomiędzy dwoma osiami, całkowitego ubóstwa, które jest miłością zapominającą o sobie oraz radości, która jest uśmiechem piękna. Koniec cytatu. Właściwie już tu chyba nie można niczego dodać. Pozostajemy już w tej ciszy teraz, w tym ubóstwie też duchowym na modlitwę, że przychodzimy z pustymi rękami, nie mamy nic i całkowicie zdajmy się na Boga.